Wszystko, czego moja matka niespokojnym szeptem mi zabraniała, mogłem zrobić. Mogłem zrobić z tymi kobietami wszystko. Każda z nich miała twarz mojej matki. Usłyszałem w radio pańskie nazwisko i tak spontanicznie zapragnąłem znowu pana zobaczyć. Powiedz tylko, seksowno? Facet. Już mówiłem. Poza tym, dlaczego ty zakładasz od razu, że to musi być kobieta, co? Ciekawe dlaczego. Przecież gdybyś ty teraz miała nawrót, to by mnie postawiło... To by cię postawiło w bardzo niezręcznej sytuacji. Wiem. W bardzo niezręcznej. Musiałbyś się mną znowu zajmować. I po karierze. Na kolana, ścierwo, kurwa! Czy ty do reszty zwariowałaś? Nie mogę z tobą rozmawiać, bo we mnie celujesz. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz? Jesteś chora. Jesteś niepoczytalna, powinnaś się leczyć. Chyba mnie nie zabiję. Zabiję. Zabiję, jeżeli się nie przyznasz. Ja jestem tylko zawajdanym tchórzem i pedałem. Po bronie faceta, który zrujnował mojej żonie życie. Jeżeli jest niewinny, to ma pecha. Muszę wiedzieć. Dlaczego? Pewnie mi nie uwierzysz, ale wciąż cię kocham.